Dobra, witam was w kolejnej części Zagrajmy w Destiny 2. No to kontynuujemy przygodę. Okej, okay, przełączyłem. To teraz lecimy. Splątany brzeg. Cel Mózgowiron. Pomci kiedy skreślając ze swojej listy celów barona zgardzonego, znanego jako Mózgowiron. No to lecimy. Cel Mózgowiron, splątany brzeg. To wzmacniacz synaptyczny. Urządzenie do kontrolowania myśli skalibrowane specjalnie do częstotliwości roju. Jesteśmy na tropie barona, którego zwą Mózgowiron. Namierzyłem źródło sygnału. Jest w pobliskiej jaskini. Sprawdźmy to. Kolejny wzmacniacz. Dobra, to padamy. Potrzebuję chwili, aby striangulować źródło sygnału. Aha, i mam przestać odbierać rój. Spoko. Sygnał pochodzi z tego rozbitego statku grobowca. Okej. Śledź dalej sygnał Mózgowirona. Nie cierpię tego zwirowanego ogra, brzegogra. Thank you.
Ach, myślałem, że będzie gorzej. O, poszukiwanego przy okazji pił. Wyłącz wzmacniacz, przedrzyj się do pobliskiego wzmacniacza i wyłącz go. Ok. Włączamy wzmacniacz. Ten ma zabezpieczenia. Daj mi minutę, aby je obejść. Dobra, mogę ci dać mniej niż minutę. Jestem pod ciężkim ostrzałem. Wrzucają te przyciągające A9. Sygnał, który teraz śledzimy, pochodzi ze źródła, od mózgowi Roma. Snajperzy. Nie odpuszczę ci bazę. Wiem, że ci nie puszczę tego płazem. Poszukiwane, spoko. Ze źródłem sygnału do wraku statku Roju, by znaleźć mózgowi Rona. Okej. Czyli do ukrytego sektora trzeba pójść. Kartoteka tego jegomościa głosi, że ma obsesję na punkcie stworzenia własnego świata tronowego, miniaturowego wymiaru w sferze wstąpienia Roju. Gdy Rui zabija potężne stworzenia, ich świat tronowy się powiększa. Ale to powinno tak działać wyłącznie w przypadku Roju. Mózgowi Ron robi z nich mózgi, przejmuje Roju i stara się zrobić swój mózg, żeby był mózgiem Roju. By to w jego przypadku też działało. O! Jaki fart.
zapało ich. Nie uciekli. Efekt zaskoczenia spalił na panewce. Nie jak do tamtej skrzynki się dostać. Chyba, że ten. Tu też przejścia nie ma, to nie wiem. To jest jakiś kod, więc pewnie trzeba ten kod złamać. Zdobył tak wielki świat tronowy. O. Kate. To już wiesz, czem jak zdobył. Kurde, ma leczenie. Thank you.
Aha. Wielgachny ogr z wielkim jednym okiem. Miejsce się destabilizuje. Ciechnie ze strefy wstąpienia, okej. Chciałbym wierzyć, że Kate może spoczywać w pokoju. Teraz, gdy świat dronowy zbudowany na jego śmierci jest zniszczony. A nie, jeszcze jeden boss. Karabinier. No dobra, także do następnego razu. Do ocenienia, subskrybowania, komentowania. No i możecie też mnie wesprzeć. Link w opisie. Trzymajcie się, hej.